Moje uszy w powietrze nie biorą udziału w procesie słyszenia. W wieku 22 lat dowiedziałem się o tym, czym jest ta choroba, co ze sobą niesie i że to jest w takim momencie, że nic innego nie pomoże, tylko cięcie i pewnie utrata wielu elementów radości życia. Wiedziałem jedno, że prędzej czy później ten słuch stracę. Choroba Karola polega na wytwarzaniu się zmian nowotworowych, stopniowo niszcząc włókna nerwowe. Z tego powodu Karol powoli tracił słuch. Pomyślałem za jedno, że dopóki słyszę, to zamierzam wykorzystać na maksa. Nie wiem, co będzie potem. Nawet rzeczywiście po utracie tego słuchu nadal robiłem swoje. Jedynym ratunkiem dla niego było usunięcie zmian nowotworowych i najlepiej podczas tej samej operacji wszczepić implant, który stymuluje jądra słuchowe w pniu mózgu. Ludzie się zastanawiają, jak to jest nauczyć się słyszeć od nowa. Dla mnie najważniejsze jest tam przede wszystkim rytm. To jest rzecz, którą ja się jeszcze przed operacjami nauczyłem odczytywać, niejako rozumieć i rozróżniać te rytmy. Ja słyszę to inaczej, nie? Jeszcze, ale jeżeli ta faktura tego i jego ułożenie to jest coś, co mi się podoba, to potem dopiero dobudowują się do tego inne dźwięki. Odwiedzam osób tu parę, zapytać co słychać. Słucham bitów i wersów, których nie ma na płytach dzisiaj. Jak jest to widać, jak będzie jutro pytać? Jak nie usłyszę waszych zwrotek, to chociaż się przeczytam. Tak. Wiesz? Muzyka dziś dla mnie jest, łączy mnie z tym wszystkim, co przez brak słuchu straciłem. Bardzo chciałbym koncertować. Wystąpienie z tym, szczególnie kiedy setki ludzi pod sceną zna twoje teksty, przeżywa twoje teksty, przeżywa twoje życie, a ty przed nimi to wykonujesz, to ci się buduje niesamowita zawsze energia. Niestety ja już tego w takim stopniu nie będę w stanie nigdy odtworzyć. Natomiast element tego, jakiś procent, udało mi się odtworzyć ostatnio w studio w inny trochę sposób. Kiedy moje teksty wykonywali ludzie, którzy mnie do tej muzyki sprowadzili, których ja tekstów słuchałem, na których koncerty ja chodziłem i ja byłem tą osobą pod sceną. Tak odleciałam jako wierny ich wyznawca i trzymając w ręku to, co udało mi się zabrać bez respektu dla marzeń, z pogardą dla ich braku dziennie... Wiesz co, zawsze miałem ten problem, że ktoś mnie zapytał, a jak widzisz siebie za 10 lat, a jak za 15, jak za 20. Ale nigdy nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Trzeba założyć
skończyć na plecy i ładować się z powrotem, iść tą swoją drogą. W takim razie, jeżeli miałbym powiedzieć, jakbym się widział za 10 lat, chciałbym z 10 tysięcy życia.